Dzisiejsza uroczystość biskupa Stanisława, męczennika, przenosi nas jakoby w pewien tryptyk Słowa Bożego. Słowo Boże już od pierwszego czytania wprowadza nas w, bym powiedział, egzystencję naszego życia. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest tym, który prowadzi, umacnia, tym, który powołuje biskupów, aby strzegli powierzonych im osób, ale jednocześnie autor ukazuje pewną prawdę, to, że wśród to owczarnie wejdzie stado dzikich wilków, które będą próbowały namieszać, które będą próbowały ukazać fałszywą naukę, aby pociągnąć za sobą. To swego rodzaju przestroga. Przestroga przed tym, aby być czujnym, aby mieć oczy wkoło głowy, aby w jakiś sposób mieć ograniczone zaufanie do tego, co ludzkie, a w pełni zaufać asystencji Ducha Świętego. I drugie czytanie, które jest bardzo pokrzepiające i pocieszające, które mówi, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa. Ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie. Jest to swego rodzaju zapewnienie, że kiedy będziemy wytrwali w tych wszystkich przeciwnościach losu, których doświadczamy, w tych cierpieniach, mamy szansę trwać w Chrystusie i zaczerpnąć z tego źródła, jakim On jest sam. Jeżeli zatopimy się w miłości Boga, w zasadzie mamy pewność, że nic nas nie odłączy, bo sam Chrystus będzie przylgnięty do nas, jeżeli tylko na to pozwolimy. I Ewangelia, która jakby jak refren powtarza się w tym tygodniu, w którym modlimy się o powołanie kapłańskie, tygodniu dobrego pasterza, Jezus, który mówi, ja jestem dobrym pasterzem. W naszej codzienności, w rodzinie, w środowisku pracy, wśród tych ludzi, wśród których przebywamy, można powiedzieć, że doświadczamy tego wszystkiego. Bo przecież każdy z nas doświadcza obecności samego Ducha Świętego, który przenika i przemienia nasze serca. Każdy z nas w jakiś sposób doświadcza trudności, czy też w relacjach z ludźmi, czy też czasami, bym powiedział, w życiu pojawiają się tacy ludzie, którzy robią podkopy pod nami. Dlatego musimy być czujni, aby naszą podstawą, naszą stabilizacją był Chrystus. Był ten, który sprawi, że nawet jeśli ktoś będzie, tak jak to się mówi, dołki pod nami kopał, to my w nie nie wpadniemy, bo Bóg będzie nam ochroną i ostoją, bo nic nas nie odłączy od miłości Bożej, ani złośliwość, ani prześmiewanie się z nas, ani wszystko to, co będzie próbowało nas odciągnąć od dobrej miłości. Dlatego zaufaj Chrystusowi i powierz Mu wszystkie swoje zmartwienia, wszystkie swoje troski i proś Ducha Świętego, aby wstąpił do Twojego serca. Proś Ducha Świętego, aby wstąpił w serca tych, których dziś spotkasz i proś Ducha Świętego, aby nic Cię nie odłączyło od Jego miłości.